Witaj, w Pythonie istnieje funkcja o nazwie zip, jest wbudowana, która ma bardzo wiele zastosowań, aczkolwiek jej definicja jest bardzo prosta. Nie chodzi mi tutaj o definicję wewnątrz funkcji, tylko o zdefiniowanie, co ona robi. Otóż, kiedy mamy jedną listę, oraz drugą, tworzy listę list, a w zasadzie listę tupli, gdzie jedną tuplą jest 1a, drugą 2b, trzecią 3c. Zobaczmy to. Zobaczyliśmy, że to nie jest do końca lista. Jest to obiekt typu zip. Jest to po prostu iterator. Możemy potem przeiterować pętlą for. My chcielibyśmy zrobić z tego listę. I jest dokładnie tak, jak powiedziałem. Bardzo prosta funkcja. Wydawałoby się, że nie może mieć bardzo wielu zastosowań, ale ma ich ogromną ilość. Najpierw zobaczmy, co się stanie, jeżeli dwie listy nie będą tak samo długie. Czyli damy tutaj 4. Okazuje się, że zip działa tak długo, aż nie skończy się krótsza z list. Kolejną kwestią jest to, ile list możemy tutaj wrzucić. Okazuje się, że dowolną ich ilość. Zobaczymy to na tym przykładzie. Ich może być, jak powiedziałem, dowolna ilość. Pierwszy, drugi, trzeci i czwartego nie ruszamy. Do czego taka funkcja może nam się przydać? Najpierw zobaczmy, że możemy stworzyć słownik, dictionary przykładowo, tutaj zaraz coś piszemy, z czegoś takiego. Lista list równa się 1, 2, A, ABC i możemy tylko tutaj przecinek i możemy z listy list bądź z tupli tupl albo listy tupli na odwrót jeszcze możemy stworzyć słownik. Sprawdźmy, bo podkreśla mi jako jakiś błąd, ale wygląda na to, że wszystko działa. Zgadza się. Moglibyśmy zobaczyć, czy zadziała, jeżeli tu zmienimy na tuple. Zgadza się, bardziej oczekuję listy tupli, czyli obiektu niemodyfikowalnego. Ok, więc jeżeli chcemy mieć listę, przepraszam, słownik, w którym pierwszym kluczem jest ta liczba, a argumentem, a wartością jest A, B i C, czyli złączyć dwie listy w słownik, to wystarczy, że zrobimy coś takiego. Oczywiście wtedy możemy użyć tylko i wyłącznie 2 list. Bowiem zip lista 1, lista 2 zrobi nam coś bardzo podobnego do tego, no i dict zamieni to na słownik. Też by się przydało wyświetlić. Zgadza się. Tak więc to jest podstawowe zastosowanie zipu. Dla mnie przynajmniej, żeby zamieniać dwie listy o tej samej długości na słownik. Ale to oczywiście nie wszystko. Możemy użyć zip do rozpakowywania takiej listy list. Przykładowo mamy 1a, 2b, 3c. I chcielibyśmy mieć oddzielnie liczby, oddzielnie wartości, czyli liczby, litery równa się zip od lista list. Zip oczywiście sprawi, że kilka list złączy się w jedną, więc to nam się wywali. Co innego, jeżeli złączymy całość tej listy list. Co to znaczy? gwiazdka rozpakuje nam listę i tak naprawdę wrzuciliśmy 3 tuple. I z każdej bierze najpierw pierwszy element, to będą liczby, a później drugi element, to będą litery. Tak samo można by zrobić 3, 4 czy więcej tutaj obiektów. Zobaczmy, jak to wygląda po rozpakowaniu. Czyli zip można zarówno do spakowania 2 list, jak gdyby w jedną listę list, jak i w drugą stronę, czyli do zamiany listy list w 2 obiekty, gdzie jeden to pierwszy argument, druga lista to drugi argument. Tutaj nie są listy, to są tuple, zawsze możemy to zamienić. Ok, chociaż to z tego właśnie wynika, to warto też wspomnieć, że takie rozpakowywanie działa również dla słownika, kiedy mamy ten drugi słownik, na przykład dictionary to, w zasadzie 2 słowniki, dictionary i dictionary to, bez problemu możemy zapisać coś takiego. Dictionary values oraz dictionary 2.values. Teraz już sam nie jestem pewny, czy nie trzeba tego rozpakować. Zaraz się przekonamy. Jeśli chcemy, to musimy albo potem przeliterować, albo zamienić to na przykład na listę. I mamy klucze z kluczami, wartości z wartościami. Ok. Ostatnie, co nam z zipem pozostało, to fakt, że nie zawsze chcielibyśmy, by zatrzymywało się na najkrótszej liście. Czasem chcielibyśmy, żeby zatrzymywało się na tej najdłuższej. W tym przypadku 4 non powinno być na przykład, albo 4 znak zapytania, coś w tym stylu. Spróbujmy to wykonać, czyli tutaj nic się nie zmieni, jeżeli tam 5, 6, 7, bo i tak się zatrzymuje na najkrótszej. Tak? Ale możemy z functools, nie z functools, a z itertools, przepraszam, import jest coś takiego jak zip_longest. Zip_longest używamy analogicznie do zipa. New list przykładowo. List. Zip_longest. Przekazujemy nasze dowolną ilość kolekcji iterowalnych. Lista 1, lista 2, lista 3. Możemy zobaczyć, co z tego wyjdzie. Tak jak powiedziałem, pierwszy, drugi, trzeci, non, czwarty, non i tak dalej. To jest bardzo przydatna funkcja, jest bardzo przydatne w ogóle narzędzie w wielu sytuacjach, natomiast możemy zastąpić non dowolną wartością wymyśloną przez nas. Wystarczy wypełnić coś takiego jak fill_value. Jakbyśmy nie pamiętali, to powinno być gdzieś tutaj. Real signature no, stored from doc. Ok, czyli niestety nie. Możemy użyć na przykład znaku zapytania, tylko nie tu, bo pewnie tu już by było. Dokładnie tak. Uruchamiamy i zamiast non mamy znaki zapytania. Teraz widzimy, że ten non pochodził stąd. To też jest bardzo istotne. Ok, zip jest naprawdę potężnym narzędziem. Zip_longest warto też używać. I to wszystko w tej lekcji.